Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, z uwagi na czas ja będę starała się mówić dość szybko i zrobić takie podsumowanie i ewentualne kierunki, które wydaje się, że należałoby obrać. Otóż tutaj między innymi moja poprzedniczka mówiła o tym, że doszło do wielu zaniedbań na etapie organizowania wizyty. Ja bym to podzieliła na takie etapy. Kwestia organizowania wizyty to jest jeden aspekt. Potem drugi aspekt to jest sama katastrofa, przyczyny i przebieg, czyli to jest to, co prowadzi dzisiaj Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. I trzeci aspekt, który niestety pojawił się już po 10, to jest kwestia niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez ludzi, którzy podejmowali tutaj decyzje. Chciałabym jeszcze dokonać takiego podziału, który niektórym się myli, myślę, że nikomu na tej sali, ale być może będzie to ważne dla ludzi, którzy nas oglądają. Musimy bardzo wyraźnie rozróżnić sobie Komisję Badania Wypadków Lotniczych od działań prokuratury, bo to są różne reżimy. I teraz tak, szanowni państwo, podsumowując, jeżeli chodzi o przygotowanie wizyty, na dzień dzisiejszy w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest złożony prywatny akt oskarżenia przeciwko kilku osobom najważniejszym, które organizowały tą wizytę i jak państwo tutaj mieliście okazję zaobserwować przed chwilą, nie dopełniły swoich obowiązków. To jest akt oskarżenia, który wniosły rodziny, między innymi ja jestem podpisana na tym akcie oskarżenia, bowiem mimo bardzo bogatego materiału dowodowego, mimo raportu Najwyższej Izby Kontroli, mimo uzasadnienia sądu, który uchylał wcześniejszą decyzję prokuratury i który bardzo intensywnie opisał zaniedbania tych funkcjonariuszy na etapie tworzenia i przygotowywania tej wizyty, prokuratura nie uznała za stosowne wnieść tego aktu oskarżenia, ponieważ pojawiła się taka możliwość procesowa. My jako rodziny wnieśliśmy ten akt oskarżenia, jeszcze proces się nie rozpoczął, na to oczekujemy. Drugi wątek to jest kwestia prokuratury wojskowej, która prowadzi swoje postępowanie. Prowadzi je w zasadzie od samego początku w sposób, ja uważam, całkowicie nieudolny. Szanowni państwo, podstawową kwestią w przypadku każdego postępowania, ale zwłaszcza karnego, jest pierwszy dzień i każdy następny. Nie trzeba być prawnikiem, każdy z państwa widział, czy to na ulicy, czy w telewizji, czy gdziekolwiek, co się dzieje, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Taśma, nikt nie może wejść, wchodzą biegli, wchodzą technicy, zbierają próbki, zabezpieczają materiał. I to jest standard opisany w kodeksie postępowania karnego, standard opisany w wszystkich ustawach dotyczących działalności policji itd. itd. Otóż państwo wiecie, bo to nie jest tajemnicą, że 10 kwietnia doszło do wszczęcia postępowania i prokuratura po wszczęciu postępowania przystąpiła do pisania wniosków o pomoc prawną do Rosjan. A wszyscy, którzy mają do czynienia chociaż odrobinę z prawem karnym, a zakładam, że prokuratorzy z prokuratury okręgowej wojskowej jakiś ten styk z prawem karnym mieli, wiedzą o tym, że podstawową zasadą prawa karnego jest zasada bezpośredniości. To znaczy nie może policjant, prokurator, a potem sąd posiłkować się materiałem zdobytym przez kogoś, musi ten dowód przeprowadzić samodzielnie, czyli samodzielnie powinnam dokonać oględzin, samodzielnie powinnam dokonać obmiarów, samodzielnie powinnam zrobić szkice, fotografie, miarki. Technicy, którzy byli na miejscu, powinni przyjechać zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt i pobrać próby ze całego materiału, który był na miejscu. Mam na myśli glebę, drzewa, wrak samolotu, rzeczy czy wreszcie ciała. Państwo wiecie, że do tego nie doszło, natomiast, że to było możliwe, świadczą zachowania osób postronnych, dzięki którym, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, mam tutaj na myśli pana doktora Gruszczyńskiego, który po prostu jako chyba jedyny z będących tam na miejscu samego zdarzenia zachował przytomność i po prostu pobrał te próby i on przywiózł je do Polski. Więc jeżeli będziecie państwo słuchali w przyszłości, że prokuratorzy wojskowi będą mówili, że oni nic nie mogli, bo to był teren Federacji Rosyjskiej, to przypomnijcie sobie o tym przykładzie pana doktora Gruszczyńskiego, który mógł to zrobić i przywieźć to do Polski.
ten grzech zaniechania prokuratury wojskowej, on w zasadzie ciągnie się za nami nieustannie, bo gdybyśmy mieli te próby, wtedy te badania byłyby dużo prostsze. Tutaj choćby odwołujemy się do referatu dotyczącego analiz chemicznych, jakie teraz będzie trzeba wykonywać niesamowicie skomplikowane badania, żeby po tylu latach móc uzyskać opinię o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Pozostaje pytanie do biegłych, czy jest w ogóle możliwa opinia kategoryczna w takim wypadku. Szanowni Państwo, jest kwestia wreszcie, przechodzę do tego trzeciego etapu, bo obiecałam się skracać, to jest kwestia tych osób, które po katastrofie, czyli od dnia 10, nie wypełniały swoich obowiązków. Proszę Państwa, mówiłam tutaj krótko o niedopełnieniu obowiązków przez prokuratorów. Ja ewidentnie uważam, że to niedopełnienie do niego doszło. Natomiast jest jeszcze kwestia tego, że ktoś podjął decyzję o tym, że nie tylko złamał przepisy i przyjął tą konwencję chicagowską, ale jeszcze oczywiście w tej umowy, nawet milczącej, w odpowiedni sposób jakby nie przeprowadził, nie uzyskał zgody choćby Rady Ministrów i nie ma jakby jej utrwalonej w formie pisemnej. To jest kwestia nie tylko oczywiście odpowiedzialności konstytucyjnej, ale jest choćby taki artykuł w kodeksie karnym 129 kodeksu karnego, który mówi o tym, kto działa na niekorzyść państwa polskiego w kontaktach choćby z rządem innego państwa, podlega odpowiedzialności karnej. Proszę Państwa, jest kwestia dla mnie osobiście bardzo ciekawa, kto kiedy upoważnił pana ministra Millera, Jerzego Millera, do podpisania memorandum 31 maja 2010 roku. Jaki dokument, kto mu wystawił, kto go delegował i kto z nim to uzgodnił. Ja mam taką nadzieję, że to będzie wyjaśnione i ja tego bardzo oczekuję. Szanowni Państwo, toczy się wreszcie trzecie postępowanie. Wpadkowych było mnóstwo, ja powiem o takich kluczowych, wpadkowych, czyli takich pobocznych, mniejszych. Jest wreszcie trzecie postępowanie, to jest postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącą poświadczenia nieprawdy w dokumentach sekcyjnych. I to już jest absolutne kuriozum, co może zrobić wymiar sprawiedliwości ze sprawą, która wydawałaby się stosunkowo łatwa do rozwiązania. Faktem bezspornym jest, że prokuratorzy nie dopełnili obowiązków, nie wykonali badań sekcyjnych. Mało tego, argument o tym, że oni liczyli, że zrobią to Rosjanie, upadł im już przy pierwszej sekcji mojego świętej pamięci taty Zbigniewa Wassermana. Wtedy było jasne, że tam jest wszystko sfałszowane. I teraz, co by zrobił każdy prawnik, przeciętny prawnik, ja nie mówię o lepszych nawet prawnikach, no zobaczyłby, że ma dokument stustronnicowy, który w zasadzie jest, nie zgadza się praktycznie poza imieniem i nazwiskiem nic, więc powiedziałby rany boskie, chyba mogę się spodziewać, że tych kolejnych 95 jest takich samych. Ale prokuratura wojskowa stwierdziła, że nie, bo musimy je przeanalizować, bo być może co prawda tu jest nieprawda, ale w tych pozostałych pewnie prawda będzie. I teraz szanowni Państwo, zamiast dokonać tego, co trzeba było zrobić od początku, no powiedzmy sobie bardzo brutalnie, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako adwokat, dokonać po prostu ekshumacji już spóźnionych, ale ich dokonać i przeprowadzić badania sekcyjne, to prokuratura wojskowa powołała zespół pod przewodnictwem pani profesor Świątek i ten zespół bierze każdą tą opinię sekcyjną, analizuje ją wiele miesięcy, pamiętajmy, że tutaj czas jest kluczowy, analizuje ją, po czym ma konkluzję zawsze taką samą, no tutaj chyba się nie zgadza. Więc co się dzieje? Kolejna opinia wysłana do prokuratury cywilnej, która wszczyna postępowanie o poświadczenie nieprawdy, ale i prowadzi go również wedle mnie w sposób absolutnie nieprawidłowy. Ja w tym postępowaniu zgłosiłam wnioski dowodowe. Te wnioski dowodowe nie zostały rozpatrzone, a zamiast tego prokuratura cywilna napisała pismo do Rosji, mówiąc językiem troszkę bardziej prawniczym, złożyła wniosek w trybie o pomoc prawną, gdzie można to powiedzieć w ten sposób, zapytała się tak. Szanowni Państwo, czy moglibyście nam powiedzieć, dlaczego to ci biegli, którzy tworzyli u Was ten dokument, no napisali takie rzeczy w tym dokumencie, jakie napisali? No, mniej więcej do tego się to sprowadziło. Nie wykonano innych badań. I ja oczywiście jako adwokat z doświadczeniem i osoba, która tych spraw przeprowadziła już dość dużo, wiem do czego to zmierza, to jest dla mnie oczywiste. Rosjanie odpowiedzą, że był pośpiech, że było nie tak, że było nie w porządku. Myślę, no tak, nie było zamiaru, a skoro nie było zamiaru, żeby sfałszować ten dokument, to nie ma tego przestępstwa. Ale w tym miejscu stop.
bo w kodeksie karnym jest taki przepis, który mówi o tym, kto utrudnia postępowanie karne. I teraz będę starała się kończyć, bo mamy mało czasu, ale na pewno będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy działania tych wszystkich osób, które po drodze dopuściły do tego, że dowody są niezabezpieczone, żeśmy je utracili, żeśmy zostawili skrzynki w rękach i tak dalej, czy ich działania nie doprowadziły do utrudnienia postępowania? A jeżeli tak, no to w tej sytuacji, czy jeżeli ich zachowania, oczywiście te osoby mają prawo się wypowiedzieć, powiedzieć, dlaczego postąpiły tak, a nie inaczej, ale jeżeli dojdziemy do przekonania, że one wyczerpały znamiona, to trzeba będzie, że tak powiem, no, odpowiedzieć sobie na wiele trudnych pytań w przyszłości. Szanowni Państwo, i oczywiście kwestia podstawowa. Ja sobie nie wyobrażam, że raport komisji pana ministra Millera pozostanie w tym kształcie, w jakim jest. Ja myślę, że nikogo na tej sali nie trzeba przekonywać, bo Państwo w większości znacie ustalenia zarówno konferencji czterech smoleńskich, zespołu parlamentarnego i jakby materiał, który się ukazał do tej pory w tym zakresie. Ten raport nie tylko jest pełen luk, nie tylko jest niepełny, ale też przede wszystkim on jest po prostu w dużej części nieprawdziwy. No nie może być to oficjalne stanowisko rządu polskiego, więc wyobrażam sobie, że będzie to zweryfikowane. Także wiele pracy przed nami. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że nie przekroczyłam czasu. Bardzo dziękuję.